Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj dla was mam nieco ciekawe nowiny, szczególnie jeżeli gracie na PlayStation. Tak, wiem. Ktoś może powiedzieć, o Preacher, teraz masz tylko złe wiadomości o konsolach, bo przeszłeś na komputer, jesteś hejterem. Nie moi drodzy. Przeszłem na komputer właśnie z takich powodów, o którym dzisiaj chcę rozmawiać z wami. W ostatnich paru dniach wyszło Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ludzie z PlayStation Blog rozmawiali z gościem z PlayStation, jeden z wyższych gości w Sony, tak? Zadawali im parę różnych pytań o najnowszej konsoli wychodzącej PlayStation, czyli PlayStation 4 Pro. Jedno pytanie było, czy będzie trzeba płacić za patche, które będą dawać tobie większe rezolucje i opcje, które będziesz mógł używać w konsoli Pro na starsze gry, które już wyszły. A moi drodzy, pierwszy raz jak te nowe konsole były zapowiedziane, a ludzie dużo się burzyli właśnie, że o, będziemy musieli płacić za patche, będziemy płacić musieli za to, za tamto. Sony było szybkie, żeby wyjść i powiedzieć dla nas, tak samo Microsoft powiedział, że nie będziecie musieli płacić za patche, ponieważ my zabronimy dla deweloperów charge'ować was za patche. No, niestety moi drodzy, w tym właśnie na tym blogu pytali się gościa właśnie o to same pytanie i nagle odpowiedź już jest inna. Nagle odpowiedź była taka, że gry, które będą wypuszczane przez Sony, gry, które były wypuszczane przez Sony, będą patche darmowe, żeby używać na PlayStation Pro wszystkie umiejętności tej konsoli, ale gry deweloperów third party, czyli innych deweloperów, co nie pracują dla Sony prosto, oni mają opcję, jeżeli chcą charge'ować was za patche, mogą was charge'ować, jeżeli nie chcą charge'ować, nie będą charge'ować, ale Sony dla nich nie zabrania. Moi drodzy, także jak mówiłem dla was, wychodzenie tych nowych konsol dla mnie spowodowało, że ja więc na konsoli nie chcę grać, ponieważ widzę same problemy tylko. Właśnie takie rzeczy, że kupiłeś grę, teraz będziesz musiał zapłacić za patcha, żeby na wyższej rezolucji grać. Z jednej strony można powiedzieć, okej, tak, większa rezolucja, ale moi drodzy, to jest ich produkt, powinni ze swoim produktem stać. Na komputerze, jeżeli dostajesz patche darmowe, tak? Czemu na konsolach musimy płacić? Następnie, jeżeli Sony zmieniło na tym swoje zdanie, to czy wy naprawdę myślicie, że za parę miesięcy, za pół roku, za rok nie wyjdą gry, które będą ekskluzywnie na najnowsze konsole? I to samo będzie w Microsoft. Musicie, moi drodzy, pamiętać, że Microsoft i Sony równomiernie dla nas kłamią. Non-stop. Podać, żeby przykład Microsoftu, no to powiedzmy z Kinect. Pamiętacie, jak Kinect miało być zawsze podłączone pod konsolę i Microsoft mówił, że Kinect ciebie nie słucha, jeżeli nie chcesz, żeby cię słuchał? Były badania przeprowadzone i pokazane, że za każdym razem, jak ktoś się odzywał swoim głosem albo przechodził przy kamerze, nagle były spajki w ile prądu ciągnął Kinect. Czyli musiał ten Kinect się patrzeć na ciebie, tak? No było i innych parę rzeczy, no ale nieważne. Także moi drodzy, nie wiem, nie chcę wam mówić, że a nie mówiłem, no ale niestety, a nie mówiłem, zaczynają się dziać powoli jaja. Przewiduję, że tak jak mówię, pół roku, może za rok powinna wyjść już pierwsza gra, która będzie ekskluzywnie na PlayStation Pro. I jak tylko jedna gra wyjdzie, będzie mnóstwo takich gier. Ale okej, powiedzcie dla mnie, co wy o tym myślicie. Powiedzcie dla mnie, czy nadal gracie na konsolach, czy przechodzicie też na komputer. Na razie.